Tak, proszę panie marszałku. Ja chciałem tylko wyjaśnić panu posłowi Halickiemu, że my nie rościmy sobie żadnych pretensji co do tego. Ale proszę o spokój. Pan poseł Palikot ma głos w trybie sprostowania. Nie z trybuny nie zajmował głosu. Spokojnie. Proszę pan Janusz Palikot. Atmosfera jest tak gorąca, że nie ma sensu chyba cokolwiek powiedzieć w jakiejkolwiek sprawie, bo to i tak przykryta będzie tą atmosferą, ale z całym szacunkiem dla dokonań rządu i osobiście premiera oraz ministra spraw zagranicznych, my tylko chcemy powiedzieć, i to miał na myśli pan poseł Biedroń, tylko to prostuje, że przez okres kampanii ostatniej parlamentarnej myśmy podnosili koncepcję właśnie federalnej Europy, jako jedyni wtedy w tamtej kampanii. Tylko tyle. Podnosiliśmy, że ona była i już po zakończeniu kampanii pan minister Sikorski, czego mu winszujemy, przedstawił nie tak daleko idące jak nasze, ale w tym sensie jakby później stanowisko głębszej integracji. To miał na myśli pan poseł Biedroń i tylko tyle. Ale to nie, w niczym stopniu nie zmniejsza zasług, które przecież oddajemy, popieramy, bronimy dla pana ministra Sikorskiego i pana Tuska.